uzdrowione najświętsze serce Jezusa. Bądź pozdrowione, życiu tajne, wśród Bożego Ota Wieczonego. 6 maja 1822 roku przyszła na świat w Pradze Czeskiej Katarzyna Tichy, późniejsza siostra Helena Tichy, a potem matka Helena Tichy. Ponieważ siostra Helena Tichy, gdy usamodzielniało się zgromadzenie sióstr Boromeuszek na Śląsku, została jego pierwszą przełożoną generalną i dlatego jest dla nas bardzo ważną osobą, jako ta, która dała podwaliny i która dała początek zgromadzeniu na Śląsku, jest dla nas bardzo ważną osobą, dlatego też dzisiaj w Cieszynie świętowałyśmy jej 200. rocznicę urodzin. Przyjechały do nas siostry z Pragi, z Trzebnicy. Było to bardzo miłe spotkanie. Spotkanie rozpoczęłyśmy w mszą świętą w naszej kaplicy pod wezwaniem świętej rodziny. Przewodniczył jej ksiądz profesor Budniok. Przybliżyć postać, ponieważ matka Helena na polecenie kuratora zgromadzenia zdążyła napisać autobiografię. W niej wyraziła, przedstawiła swoje dziewczęce lata, pierwsze lata w zgromadzeniu. Jest to bardzo cenny materiał dla nas, by poznać jej przeżycia, wejść trochę w jej właśnie przeżycia, trochę rozterek dziewczęcych, jakie zgromadzenie wybrać. Dlatego ta 200. rocznica jej urodzin była świetnym momentem, żeby do tych wspomnień wrócić i przybliżyć je współczesnym siostrom. Cieszymy się z tego, że nasza siostra jest jakoś tak eksponowana i może być przyczyną, że ktoś, czy z miejscowych osób, czy ktoś odwiedzający Cieszyn, bo przecież Cieszyn jest pięknym miastem, za chwilę będą wakacje, może ktoś właśnie przeczytać, przybliżyć, jakoś tak zapoznać się, że była taka siostra i że siostry tutaj są w tym mieście i to nas cieszy. Dzisiaj była taka prapremiera dla nas wewnątrz, we wspólnocie, w zgromadzeniu. Myślę, że możemy się tym podzielić z mieszkańcami Cieszyna, żeby warto poznać, przybliżyć postać matki Heleny, która przecież tutaj część swojego życia przeżyła i tutaj też mieszkała. I tutaj zmarła. Właściwie tutaj jest na cmentarzu, jest pochowana. Kiedy miałam zaledwie 4 lata, mój tato był w służbie u bardzo szanownej hrabiowskiej rodziny Kolowej.